Pan z wami. Z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mój szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeżeli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Jezus dzisiaj wymaga od nas rzeczy po ludzku niemożliwej. Po ludzku, ponieważ sami z siebie nie jesteśmy w stanie zrobić tego, co mówi Jezus. Jezus chce, żebyśmy zmieniali świat. Jezus chce, żebyśmy zmieniali obyczaje. Jezus chce, żebyśmy mieli wpływ na tych, którzy są obok nas. Po ludzku to jest niemożliwe. Natomiast Jezus spodziewa się, że będziemy to robić. Dlaczego? Dlatego, że proponuje nam, byśmy byli podobni coraz bardziej do Boga. I widać to w tej motywacji. Jezus mówi: róbcie tak, ponieważ Ojciec wasz niebieski jest taki. Czyli my jako Boże dzieci mamy być tymi, którzy naśladują swojego tatę. Tak jak dzieci robią to względem swoich rodziców, czy rodzice chcą, czy nie chcą, dzieci od rodziców uczą się słów, uczą się gestów, uczą się zachowania, uczą się reakcji i czasami rodzice są nawet zaskoczeni, że dzieci powtarzają tak dosłownie to wszystko, co usłyszały czy zobaczyły. Więc Jezus dzisiaj odwołuje się do tego, że tak właśnie ma być. Że mamy dokładnie odwzorować to, co widzieliśmy i co usłyszeliśmy, czego nauczyliśmy się u naszego taty. A nasz tato kocha miłością bezwarunkową. Tak Jezus to pokazuje. Mianowicie jest łaskawy dla niedobrych, dla złych, dla niewdzięcznych. Dalej ich kocha. Nie zmienia tego. Nie zmienia miłości względem grzesznika. I choćby ktoś, nie wiem jaki grzech wielki popełnił, nadal jest kochany przez Boga. To jest bardzo dobra wiadomość dla nas.
Ponieważ najpierw odkrywamy, że my jesteśmy coraz bardziej zanurzeni w tej miłości. A że chociaż nam jako dzieciom nie udało się coś, nie zdobiliśmy wszystkiego, jak Bóg chciał, to Bóg nie cofnął swojej miłości. Nadal ta miłość jest dla mnie i nadal ta miłość wzmacnia moje serce. Nadal dociera do mojego umysłu. Nadal dociera do mojej duszy. Nadal ta miłość jest do mojej dyspozycji. Wystarczy, że po nią sięgnę, ona jest. Ja mogę się nią każdego dnia, każdej godziny, każdej chwili napełniać. I mogę przyjmować tę miłość. I mogę być coraz pełniejszy tą miłością. Dlatego Jezus mówi o wsypywaniu w zanadrze. Żydzi nosili takie luźne szaty i chodziło o to, że można było jakby za, jak się kiedyś mówiło, za pazuchę nawrzucać różnych owoców. Jezus odwołuje się tutaj do tego porównania takiego rolniczego, że tym tą miarą owoców, winogron czy oliwek, które były potem wyciskane, miała być miara jak największa, żeby jak najwięcej zmieścić. Jezus mówi, tak właśnie ta miłość ma być jakby wrzucana do twojego serca, wrzucana w ten pojemnik twojego wnętrza. I im więcej otworzysz, tym więcej przyjmiesz, tym więcej będziesz miał, tym będziesz bardziej obfitował w to, co przyjąłeś, czyli miłość. I im bardziej otworzysz serce, im bardziej przyjmiesz tę bezwarunkową miłość, tym łatwiej będziesz też tak kochał. I dlatego mąż i żona mogą powiedzieć na początku tej drogi, że cię nie opuszczasz do śmierci. Dlaczego? Po ludzku to jest bardzo trudne. Natomiast po Bożemu, jeżeli przyjmują coraz więcej miłości, są w stanie to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że mają miłość Boga, nie swoją. Dlatego, że miłość mają bezwarunkową. Czy mężczyzna i kobieta są idealni, ci, którzy się pobierają? Nie, nie ma idealnych mężczyzn i kobiet. Są zwyczajni, ale mogą mieć miłość, która przekracza ich zwyczajność i stają się nadzwyczaj kochający, nadmiarę kochający. Tak bardzo, że przyjmują nowe życie, przyjmują dzieci i nowe osoby do swojej rodziny. I ta miłość jest znowu taka, że się wylewa na te nowe osoby. I one też, czy one są idealne, czy zawsze słuchają, czy zawsze robią dobrze? Nie, ale rodzice, mając tę miłość, kochają te dzieci coraz bardziej, coraz mocniej, nawet jeżeli odejdą, nawet jeżeli się zgubią w swoim życiu, w swoich postępowaniach. Nawet jeżeli one same siebie niszczą, rodzice nadal je kochają. Dlaczego? Bo są pełni tej bezwarunkowej miłości Boga. I dlatego Jezus dzisiaj mówi, tak jak Ojciec Niebieski, tak jak twój tato żyje, tak chcę, żebyś też ty żył. Ucz się tego. Czyli przyjmuj tą miłość. Wypełniaj się tą miłością. Bądź jej pełen, a wtedy będziesz potrafił to robić. Będziesz potrafił przenosić właśnie te wszystkie wzorce Boże na te bliskie tobie osoby, by je akceptować, by je przyjmować, by je kochać. Z naszej rodziny była taka piękna scena właśnie akceptacji, która jest dla mnie takim wzorem tej miłości właśnie takiej bezwarunkowej. Mianowicie moi dziadkowie dowiedzieli się, że mój młodszy brat poznał dziewczynę, chodzi z nią i zamierza się z nią pobrać. I tych wakacji, w czasie których ta informacja jakby do nich dotarła, bo byliśmy tam właśnie u dziadków, więc oni powiedzieli do mojego brata w ten sposób: słuchaj, musisz koniecznie przyjechać z tą dziewczyną, musimy ją koniecznie poznać, jako dziadkowie twoi. Pozdrów ją, jak pojedziesz, i powiedz jej, że my ją już kochamy. Dla mnie to było niesamowite doświadczenie takiej Bożej miłości, którą moi dziadkowie mieli względem dla nich zupełnie obcej osoby. Oni nie wiedzieli o niej absolutnie nic, tylko to jedno, że ich wnuk ją wybrał jako narzeczoną, a potem żonę.
To była jedyna informacja. Ale oni powiedzieli, ale powiedz, że my ją już kochamy. I to była prawda. Oni naprawdę ją już kochali. Kto z nas nie chciałby być przyjęty w ten sposób? W rodzinie, w środowisku. Ale to jest właśnie to coś, co Bóg czyni w ludzkim sercu, kiedy ludzie są otwarci na tę bezwarunkową miłość. Powiedz jej, że my ją już kochamy. Bardzo często małżonkom potrzeba takiej miłości. Kiedy się pokłócą, kiedy coś się popsuje. Bardzo potrzeba dzieciom względem rodziców, rodzicom względem dzieci takiej miłości. Że pomimo wszystko my nadal kochamy. Pomimo wszystko ja nadal noszę tę miłość względem tej osoby. Bo mam tę miłość od Boga, od mojego taty. Ponieważ poszerzyłem moje serce, ponieważ On wrzucił w tą miarę, w to zanadrze tyle tej miłości, że ja ją mam, że ja mogę się nią podzielić. Jezus mówi, że konsekwencją tej miłości jest nie tylko ta akceptacja, to przyjęcie, którego dla mnie przykładem właśnie byli moi dziadkowie, ale drugą konsekwencją jest to, że my przebaczamy. Że my widzimy ułomność drugiej osoby, ale że jesteśmy w stanie jakby przejść ponad tym. Nie dlatego, że nic się nie stało. Nie, to właśnie stało się. Stało się bardzo źle. Ale ponieważ jest we mnie ta miłość, ja potrafię przebaczyć. I patrząc na Boga, który przebacza nam każdy grzech, nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie przebacza. Nie istnieje taki grzech. Nie ma takiej liczby grzechów, których by Bóg nie przebaczył. I patrząc na naszego tatę, możemy rozumieć, dlaczego Jezus Piotrowi powiedział 77. Czyli zawsze. Bo przebaczenie wynika z tej miłości, wynika z tego serca, które chce przyjąć tę osobę. Zawsze chcę Cię przyjąć, zawsze przebaczę. Zawsze jesteś dla mnie na tyle ważną osobą, że nawet Twoje wady, Twoje upadki nie niszczą mojej miłości. Może ją osłabiają, może powodują cierpienie we mnie, tak jak powodują cierpienie w sercu Boga. Jezus cierpiał ze względu na mój i Twój grzech, ze względu na nasze upadki. To jest to cierpienie, które w miłości jest wyrazem pełnego przebaczenia. I krzyż jest tym znakiem właśnie takiego przebaczenia, które boli, ale które jest większe od grzechu. I patrząc na naszego tatę, możemy też przebaczyć. W każdej sytuacji i zawsze. Jeżeli nasze serce poszerzymy, jeżeli to serce wypełnimy tą właśnie bezwarunkową miłością, która jest gotowa do przebaczenia. I trzeci element, który Jezus pokazuje, o którym chcę teraz powiedzieć, to jest to, że Jezus wzywa, módl się za tych, którzy źle o Tobie mówią. Bo może się zdarzyć, nawet wśród bliskich, wśród krewnych, że jeden drugiego obgaduje, że jakieś szpile mu wbija, że coś niewłaściwego się dzieje, że plotkują. Jezus mówi, módl się za te osoby. Nie chciej się odegrać na nich. Nie chciej zrobić tak samo. Nie chciej plotkować o tym, że plotkują. Tylko módl się za tę osobę. Dlaczego? Dlatego, że to wynika z tej miłości. Jezus płakał nad Jerozolimą, która nie chciała słuchać. Płakał nad miastem, które zwróciło się przeciwko Niemu. Które wcześniej zabijało proroków, a teraz również sięgało po Jego życie. Jezus modlił się za swoich prześladowców. Kiedy cierpiał, nie złorzeczył, nie groził, ale modlił się. I kiedy patrzymy na to, jaki jest Bóg, wtedy uczymy się my też tak żyć. Ale będziemy tak umieli pomodlić się za te osoby. Nie wyzywać, nie przeklinać, nie złorzeczyć tym osobom, ale pomodlić się wtedy, kiedy nasze serce będzie poszerzone. Tato, dziękuję Ci, że kochasz mnie taką miłością,
która ciągle mnie przyjmuje i akceptuje, pomimo moich słabości, upadków. Tato, dziękuję Ci, że kiedy wyznaję grzechy, zawsze mi je przebaczasz. I Tato, dziękuję, że Twój Syn, Jezus, modli się za mnie, kiedy ja bzdury gadam, kiedy mówię źle, kiedy źle używam języka. Dziękuję Ci, Tato, za to. I dziękuję Ci, że dzisiaj poszerzasz moje serce, aby przyjęło jak najwięcej tej miłości, pełnej akceptacji, pełnej przebaczenia i pełnej modlitwy, która błogosławi. I pozwól, aby moje serce potrafiło tak traktować tych, których postawiłeś obok mnie. Amen.